Duchu Święty, proszę Cię o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Kiedy Jan Paweł II był małym chłopcem, ojciec Karol Wojtyła senior nauczył chłopca takiej właśnie modlitwy do Ducha Świętego. I jak Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, podkreślał, ta modlitwa towarzyszyła mu od dzieciństwa poprzez cały pontyfikat, tak namaszczony Duchem Świętym, aż do śmierci. Od niej zaczynał każdy dzień. Dzisiaj Kościół startuje z nowenną przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Każdego dnia, począwszy od dzisiaj, czyli od 22 maja, aż do soboty 30 maja, dziennikarze Gościa Niedzielnego zapraszają Was do wspólnej modlitwy. Chcemy razem z Wami wołać o dary, o charyzmaty Ducha Świętego dla całego świata. Wybraliśmy szczególną godzinę, w której w wyjątkowy sposób nasze serca i nasze myśli kierują się w stronę Jana Pawła II. Każdego dnia o 21:37 będziemy spotykać się z Wami na naszym profilu facebookowym Gościa Niedzielnego i na stronie gość.pl. Sięgniemy do tekstów Jana Pawła II i będziemy modlić się też tą modlitwą, której Karola Wojtyłę nauczył jego ojciec. Zapraszamy Was już dzisiaj o 21:37. Bądźcie z nami, wołajcie razem z nami o Ducha Świętego.